Witajcie bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że tutaj miło spędzicie czas. Dobra. A, tutaj ja chyba już z nim rozmawiałem i chyba nawet walczyłem, ale zawalczmy jeszcze z Killer Krokiem. Cześć wszystkim, dzień dobry. Dziękuję Dominik za łapkę w górę, bardzo mi jest miło. Dobra, tak jak wspomniałem, chciałbym wyekspić nasze postacie. Niewiele mi już brakuje, więc jest dobrze. Mam nadzieję, że się uda tutaj wszystko porobić. Cześć Lavel, dzień dobry. No i ta sama taktyka, doładowanie. A, tu został tylko jeden jakby, jest jedna postać. Okej, no to powinniśmy sobie bez problemu poradzić z tym Killer Krokiem. Ta gra nazywa się Teen Titans. No tu za 43 go tutaj śmignę, patrzcie, jak dostanie z pazurów. Wow, za 87 obrażenia, wow, nieźle. Cześć, siemanko, nie pozdrawiam, słuchajcie, bo to by było co chwilę nagrywanie z pozdrowieniami, to jest bez sensu. Okej, okay, level, czyżby 20? Tak. Ojejku, mam maksymalny poziom. Dobra, dajemy power. Maksymalny poziom Killer Kroka. Nieźle. Ale jazzy. Ta gra nie jest dostępna. Nie jest dostępna na polskim Google Playu. Dobra, tu mogę wejść w ogóle? W te? I nie mogę. A sprawdzimy. Tu jest Black Manta chyba. Tak nie bardzo z nim można pogadać, ale spoko. Coś tam pogadamy. Patrzcie, mamy 20 poziom tego Killer Kroka. Będziemy teraz ekspić resztę postaci. Mam nadzieję, że się uda dobić kolejny poziom. Dzień dobry wszystkim, cześć. Hej Linka. Na Google Playu jest ta gra. Oj, on ma dość dobry team. Tak naprawdę. Patrzcie, jaki on ma team. O Jezu. Oj, to będzie trudne, żeby go pokonać, ale postaramy się. No, team ma niebywały. Dobra. Sprawdźmy teraz. No, będę musiał w ten sposób atakować. Mam nadzieję, że mi pójdzie dobrze. Dzień dobry. Cześć wszystkim, dzień dobry. Okej, no coś tam się jakoś udało powalczyć. Trzeba tutaj jeszcze jedno doładowanie. Oj. On też tu wzmacnia się. Musimy szybko pokonać te postacie. Fortnite raczej nie będę grał w Fortnite'a. Dobra. Lecimy. Dzisiaj chciałbym pograć tylko w te właśnie Tiny Titans. Tiny. Teen Titans. Okej, okay, jest dobrze. Strasznie dużo obrażeń im tutaj zadajemy. Tylko, że... jeszcze większy problem jest inny, mianowicie taki, że zaraz tutaj kończy nam się energia. Okej, okay, mamy pingwinka, niech on tu zamrozi. Cześć wszystkim. I teraz tak, zbierzemy doładowanie. No, powinniśmy sobie poradzić, jednak moja taktyka jest spoko, nie sądzicie? Tym Killer Krokiem. Dzień dobry, cześć wszystkim. 76 osób. Witam was bardzo, bardzo ślicznie. Okej, okay, jedną postać mamy już wyłączoną z gry. Dzień dobry, cześć Anyboni. Została nam tylko ta postać. On tutaj się doładuje, ale my zaraz go pokonamy. Mogliśmy nawet użyć tamtego. O właśnie. No i proszę bardzo, załatwione. Kiedy Sonic Mania? Oj, nie mam pojęcia. Cześć Hubert. Patrzcie, już tutaj 20 poziom, więc tak jak mówiłem wam na filmiku, jak mamy postacie, które mają 80 poziom, tu w wyniki pójdziemy, 80 poziom, 20, to będziemy jedną wymieniać. Jak ktoś coś przegapił, nie martwcie się, to i tak będzie ten odcinek z tego, także nie martwcie się.
Dobra, Wonder Woman tutaj. Będziemy mogli jej zmieniać wygląd. Masz Nickelodeon. Znaczy, konta tam nie mam. Teen Titans Figures chyba, Go, czy coś takiego. Dobra, słuchajcie, teraz musimy zmieniać postacie. W sumie to będę podczas walki je wymieniał, bo już kolejną postać na 20 poziom musimy wyekspić. Już mamy 3. Więc jest spoko. O, proszę, tu jest jakaś... Chyba się zakochała w cyborgu. Nawet nie wiem, jak ta postać się nazywa. No dobra, teraz bierzemy tego cyborga. I weźmiemy sobie na przykład Wonder Woman. Patrzcie, plus 3. Justice Titans. Plus 3 do zdrowia dostajemy. Jak jest ta kombinacja. No dobrze. To jest Jinx. Okej, dzięki Mateusz Games za podpowiedź. Jinx, tu widzę, że mi piszecie. Fajnie, no streamy mają to do siebie, że fajnie, że mogę zapytać was i wy mi podpowiecie, bo to dwie głowy to nie jedna, jak to się mówi, nie? Dobra, lecimy z nimi. Zbieramy monety. Kiedy auta 2? Nie wiem, nie wiem. Nie powinienem zagrać w autka, nie? Powinienem zagrać w auta 2. Potrzebuję kolejnego doładowania, żeby ich tutaj pokonać. Cześć Danielu. Okej. Szkoda, że tofu jakoś dobrze nam nie wychodzi. Okej, jest tofu. Doładowanie, o! Dobra, dobra, żebyśmy zrestartowali jej umiejętność. Pięknie poszło. Mam tu za 21 teraz. Oj, prowokuje nas. No ale to ci się na nic nie zda, bo za późno nas sprowokowałaś. Pięknie. Kiedy auta 3 wysokie obroty? Nie wiem, nie wiem. Może wrócimy do tej serii, byłoby spoko, myślę. Oglądacie czasami na Cartoon Network to? No to widzicie. Tutaj idziemy nie w Power, tylko w Dodge'a albo w HP, bo cyborgi to są bardziej takie postacie do wsparcia, bardziej jako doładowanie. A tu jest sklepik, możemy coś kupić. W ogóle jakie mam questy? Ja sobie to muszę gdzieś zapisać. Jakie ja mam zadania, co tam kupić w tych misjach. Muszę kupić Terra. Słuchajcie, ja to gdzieś zapiszę. To mi jest potrzebne. Żebym wiedział, jakąś kartkę potrzebuję. Halo, halo. Kartki, kartki. Ja sobie zapiszę te. Te są mi potrzebne. Terra. Żebym wiedział po prostu, żeby... Terra, żeby questa oddać. Terra. Co to jest za... Mas Imenos. Okej. Okay. Robin i Cyborg. Czyli tylko tyle figurek. No dobra. Sprawdźmy ten sklep. What do we have here? Nie byłem na Inie ma mocnych, nie miałem okazji. Patrzcie, tu jest Killer Croc, którego mam. Killer Croc jest super, naprawdę. Dobra, mamy Poison Ivy, Redex. A, tu są jakieś jeszcze? Nie, nie ma dodatkowych. Jinx tu jest. Możemy ją kupić w sumie. No nie? Tego pingwina możemy też. Jakby nie było. Checkout. Dobra, kupmy je.
Mas i Menos występowali w Młodych Tytanach. Dzięki, Szymon Rybka, za podpowiedź. Może uda mi się skompletować wszystkie postacie. Zobaczmy, jakie ma umiejętności ten pingwin. Cześć, Piotr. Gdzie on jest w ogóle? Pingwin. Ups, wyrzuciłem jakąś postać niepotrzebnie. Weźmiemy tego. Patrzcie, tu jest Clark Kent. Teraz tu sprawdzimy tego pingwina. Kingpin. Tu macie. Co on to robi? Creates poison smoke, deals damage. Freeze and shatter your opponent's battle bar. Quick and easy damage pull. To może być ciekawe. Dobra. Cześć, Mysterio. Cześć, niesamowita cytryna. Dobra, lecimy dalej. Dobra, zawalczmy z nim. Tak, pobrałem ją na Google Play. Dobra, tego nie bierzemy. Bierzemy Killer Croca, żeby tu obrażenia były. Bierzemy tego i bierzemy ją. A, miałem sprawdzić, jakie ona ma te. Jakie ona ma moce. Żeby to sprawdzić, żeby wiedzieć, jak ją upgrade'ować. Noob gier. Oj tam, noob. Aha, właśnie. Tu mamy tego paska, który jakby szybko doładowywuje nam energię. Muszę to dokupić. Troszkę bieda z tym, jak tego nie ma. A jeszcze raz. Przez to nam dużo obrażeń. Chcę zadawać. Oj, będzie tu strzelał do mnie. A tylko za 6. Niech śpi. Śpi, małpko. Mas i Memos to postacie z Tytanów, którzy muszą trzymać się za ręce, bo inaczej ogarnie ich gigantyczna moc. Ciekawe. Kurka, małpko. Ty mi tak nie rób. Że mijasz moje ataki, omijasz. Dobra, jak widzicie, pokonani. Tiny Titans Go Feature. Tak, dokładnie. Tak się nazywa ta gra. Ok, jak widzicie, lecą XP. Jak szalone. A, ja właśnie muszę też jeszcze raz wejść do centrum dowodzenia i tam usunąć tego cyborga 20 poziom, bo on zabiera expa. Właśnie, kogoś innego tutaj wyekwipować, na przykład Tom. Cześć Nikodem, dzień dobry. Oglądacie Młodych Tytanów? Dobra, jeżeli chodzi o to więzienie, aha, jeszcze muszę iść tutaj do góry. Tutaj, bo tu mnie nie było. Czyżby to był Joker? Tak, to jest Joker. I to 20 poziom. Ale się wkopałem. Może być ciekawie. Może być ciekawie. Kopałem się trochę z nimi, bo patrzcie, ile oni mają życia, ja nie mam teamu tego takiego coś dobrego. Ale widzę, że moja postać ta jest dobra na nich. Spróbujmy ich pojechać za 22. Tak? Jeszcze raz. Pięknie. Logowanko. A tutaj widzicie. Jeszcze raz za 22. I patrzcie, te złote, widzicie? Te złote takie
obwoluty. To znaczy, że on ma umiejętności na maksa. Najwyższy poziom umiejętności ma ta postać. O nie, 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 nie. Proszę mi tutaj nie dawać tych zębuszków. Cześć, Zuzia. No, ja mam tylko jedną umiejętność ulepszoną, jak widzicie. To rzucanie tymi takimi kulkami. Cześć, który Lo X. Dobra, spróbujmy. Powinniśmy ich pojechać już teraz. A za 15. Myślałem, że będzie trudniej tak naprawdę, ale się udało. Dzień dobry. Witam nowe osoby, jak i starych bywalców. Okej, patrzcie ile leveli. Stupcie. Super, że się udało. Dobrze, czyli tak jak mówię, ja cyborgom daję zawsze życie, żeby, bo korzystam tylko z ich umiejętności do ładowania. Ona jest dość dobra. No tutaj jeszcze miałem sprawdzić, jakie ma umiejętności Wonder Woman, ale jejku, chciałem kliknąć zdrowie, a nie laka. Troszkę niefartownie. Superman na pewno zdrowie musi mieć większe, bo to... Ale muszę sprawdzić, jakie ma umiejętności, jakie mają te postacie, żeby ich w jakiś sposób... Żeby ich potem, wiecie, jakoś ich rozwijać. To sprawdźmy tak. Ta Radical Raven... Co ona ma? Przywołuje czarnego minionka, który zadaje dodatkowe obrażenia. Po każdym z naszych ataków, to jest fajne. Deal multiple hit damage against your unfortunate foe. Roots the opponent in place, preventing fix switch. Okej, okay, to jest ciekawe. I teraz tak, ona ma 30 życia. Tu możemy iść dobrze w atak, bo ona jest dość mocną postacią. Zobaczmy tą. Aha, tu jest jeszcze pokazane ile obrażeń. A nie, nie jest tu 6 obrażeń. Jest multi-hit. Ta ma 4. O, plus 12. O kurde. I tak naprawdę. Ojojoj. To tu musimy iść w HP. I w obrażenia. Sprawdźmy tego. To absorbuje atak. Okej. Okej, czyli tu jest ten reflekt. To można by było iść jakby. Ona ma dużo uników. No dobra, spróbujmy uniki i HP tutaj brać. Superman. Lift off the ground, temporarily avoiding all attacks and preventing... Aha. No nie wiem, Supermana to trochę ciężko tutaj mi jakoś połączyć. Gratuluję, Katarzyna. Fajnie, że masz nowy telefon. Będzie ciężko mi to jakoś połączyć, tak naprawdę, powiem wam. Tym panem kleistym się tutaj już walczyłem. Sprawdźmy, co jest tu. O. O, repainta dostałem, nieźle. Resolve the drama with Bane's friend. Okej. Dobra, zawalczmy z tym Bane'em. A, nie mogę z nim powalczyć teraz. Nie spamujcie, gdzie to pobrałem. No w Google Play'u. Dobra, ale to z tym Bane'em zrobimy potem.
Wracamy do głównej fabuły. No właśnie. Widziałem tu, że coś było. I podniosłem. Dobra, to wracamy w takim razie. A tutaj już rozmawiałem z tą postacią. Dobra, teraz pytanie, jak się dostać do Metropolis, musimy jechać. I tak, gdzie jest ten kierowca? Oj, to miasto jest strasznie duże. A tu był gdzieś ten pojazd, ten szofer. Kolejne zadanie. Nie będziemy go tu robić. Dobra. Dobra, pójdę tędy po prostu, tu muszę dojść. Dobra, czy da się tu gdzieś niżej dojść? Bum, bum. A tu jestem, powinienem przejść tak. Tutaj mogę ewentualnie. Jump City, no ale ja do Metropolis muszę się udać. Już nie mogę, czekajcie. Ojej. No i co, jak ja się tu dostanę? Okej, okay, dobra, chyba dobrze poszedłem, tak. Tak, dobrze, wychodzę z tego. Musimy się udać do Metropolis, bo tam Batman nas prosił do Supermana. I'm back. Did you miss me? O właśnie. Bo tam wychodzimy. Teraz mamy się udać do Metropolis. Ona jest tutaj. Jest znaczek Supermana. Więc tam polecimy. No jak odblokujemy to miejsce, to będziemy mogli tą taksówką sobie jeździć. Tak, w tę grę, słuchajcie, jakbym robił speedruna, to nie jest tak długo. Natomiast ja już któryś dzień w nią gram, ponieważ no próbuję zrobić wszystko na maksa. Ale to w swoim czasie odblokuję. Mam nadzieję, że mi się uda odblokować wszystkie minifigurki i tak dalej. Tak, zielony, to jest druga część. Okej, okay, udało nam się wykonać zadanie z Metropolis. Także jest spoko, dostaliśmy. Teraz tak, visit the Hall of Justice. Okej, okay, czyli salę sprawiedliwości musimy odnaleźć. Zaraz sprawdzimy, gdzie ona może być. Hall of Justice, to chyba tutaj, nie, tutaj nie. Macie pomysł, gdzie jest Hall of Justice? Dobra, pospacerujemy na razie. Pogadamy z wszystkimi. Walczmy z nim. Tak, ale dwa filmy mają być o Młodych Tytanach. Jeden film chyba animowany, czy już jest w kinach, a drugi taki, wiecie, zwykły. Słyszałem. No dobra, to zaczynamy. Te same taktyki, ale widzę, że te postacie są słabsze. Mają bardzo mało punktów życia, więc powinniśmy sobie bez problemu z nimi poradzić. Jak mówiłem.
Okej, mamy tego speedbara, więc spoko, jeszcze nam to wyjdzie. Lepiej. Dobra, pokonani. Frutix, jak coś cię ominęło, to będzie nagranie z tego. A ja to zrobię jako film. Nie martwcie się. Jakiś poziom wskoczył? Nie, nie wskoczyło nic. Ogólnie zastanawiam się nad prowadzeniem takich streamów, z których potem będzie zapis i normalny film. Więc dajcie znać, co myślicie. Okej, dobra, odblokowaliśmy szybkie przejście. Tu widzę zadanie. Widzę więcej zadań. Jakaś pani. Ojejku, musimy Dark Artsy. Zaraz sprawdzimy, jak te Dark Artsy wyglądają. Kolekcja. I teraz tak, by class. Dark to jest to? Nie. To jest chyba Dark, prawda? Bo to nie jest podpisane niestety. To było na podpisane, byłoby spoko. A wy jak sądzicie? Spoko, Spidek. Nie martw się. Nie wiem, czy to nie jest chyba Dark, prawda? Są bardziej takie podwodne chyba. Aquaman, czy takie zwierzęce? To jest Dark. Że ja nie mam wyekspionych Darków na razie, więc nie będę robił tego. Cześć, Aaron. Ale i tak z nią. A. Chociaż czekajcie, a jak zrobię coś takiego, w sensie, patrzcie, wyrzucę tego i tego. Teraz dodam z Darksów Jinx i kogo? Tego? I ciekawe, czy mi to jakby pomoże. Okej, patrzcie, czyli można tak zrobić. Nie musimy walczyć. O nie, będziemy walczyć tymi postaci. O Jezus, ale zlamiłem. Dobra. Nie wiem, czy to wygramy. Czyli one muszą być jako postacie, które walczą. No dobra, to najwyżej zrobię kiedy indziej. Tę część. To jest fioletowa umiejętność, to tak średnio. Próbujmy z tymi duchami coś pomyśleć. Na tu mi na maksa przywali. Nie. Okej, okay, efekty healingu zablok... O ty! Oj, to będzie tragedia wygrać. Nie wygramy tego raczej. Tak jak mówię, muszę... Dobra. Nie no, nie wygramy tego, niestety. Niestety. Dobra. Lecimy dalej.
Będę musiał wyekspić najwyżej tą postać. Krypto muszę przyzwać. Okej. Okej, nie możemy walczyć jakby. Tu są te dodatkowe zadania. Daily questy raczej nie będę. A, tu jest, do tego mam jakby dostawić. On ma sklep. Oh yeah, it's figure time. Okej, tu jest beatbox, ale ja tego nie chcę. Ninja skille też są średnie. O, złota paczuszka biorę. Bat Robin. Okej. Okay. Złota minifigurka. Możesz Tobs nie spamować? Bardzo bym prosił. Nie spamowanie.